Witam Państwa na kolejnym dniu Szkoły Ekonomicznej. Myślę, że już możemy zaczynać. Jak już Państwo już mogli mnie poznać, ale i tak się jeszcze przedstawię. Nazywam się Przemysław Rabka, jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obecnie pracuję tam także nad swoją pracą doktorską. Pierwsze dwa wykłady dzisiaj poprowadzę ja dla Państwa i pierwszy z tych dwóch wykładów poświęcony jest teorii kapitału i teorii procentu. To są dwa bardzo ważne wykłady. Austriacy bardzo się chwalą tym, że oni jako jedyna szkoła ekonomiczna bardzo dużo czasu poświęcają na analizę struktury produkcji, analizę sposobów wykorzystania czynników produkcji, poświęcają dużo uwagi temu, jak kształtuje się stopa procentowa w gospodarce, a nie patrzą na stopę procentową tylko i wyłącznie jako pewne narzędzie banku centralnego. I właśnie o tym kapitale, co to jest kapitał, jak kształtuje się stopa procentowa, ja mam dzisiaj Państwu trochę opowiedzieć. Ale opowiem o tym w trochę inny sposób niż zwykle Austriacy opowiadają. Bo najczęściej, kiedy Państwo sobie sięgną do jakichś, że tak powiem, podręczników szkoły austriackiej, mam tutaj na myśli konkretnie podręcznik, książkę Mareya Rothbarda, Ekonomia wolnego rynku, to tam zauważymy, że bardzo dużo uwagi, bardzo dużo miejsca poświęca się omawianiu tak zwanego trójkąta Hayeka, czy też trapeza Hayeka. Ja z pewnych powodów chciałbym tego uniknąć, tego konstruktu i chciałbym zwrócić uwagę na trochę inne aspekty teorii kapitału, które są nie mniej ważne, być może nawet ważniejsze, a rzadko przez Austriaków poruszane. I tutaj jest krótki plan, o czym będę mówił. Standardowo będzie preferencja czasowa, aczkolwiek nie chcę o niej rozprawiać zbyt długo, ponieważ myślę, że na internecie jest dużo wykładów na temat preferencji czasowej i są to wykłady dużo lepsze niż ja byłbym w stanie przygotować. O preferencji czasowej powiem tylko krótko to, co jest istotne dla nas jako ekonomistów i to, co jest dla nas istotne w preferencji czasowej, kiedy mówimy o teorii stopy procentowej. Potem powiem trochę o tym, jak preferencja czasowa wpływa nam na alokację dochodów, na wykorzystanie majątku, który posiadamy i następnie będzie ustalenie się stopy procentowej, wycena czynników produkcji, czyli coś, co nie zawsze jest omawiane, a jest bardzo ważne. A także powiemy sobie trochę o pewnej zależności między kapitałem fizycznym a kapitałem finansowym. Jakie są między nimi związki? To zaczynając od preferencji czasowej. Co to jest preferencja czasowa? Ujmę to krótko w ten sposób. Preferencja czasowa mówi nam o tym, jak bardzo preferowana jest konsumpcja teraźniejsza nad konsumpcją przyszłą. Każda osoba ma własną preferencję czasową. Tak samo jak każdy człowiek inaczej wartościuje poszczególne dobra, tak? Każda osoba jest gotów zapłacić inną kwotę za konkretny komputer, za kawę w sklepie, za cokolwiek innego. Podobnie jest z preferencją czasową. Pewną preferencję czasową każdy ma własną. I ta preferencja czasowa właśnie mówi nam o tym, jak bardzo teraźniejsza konsumpcja jest preferowana nad przyszłą konsumpcją. No dobrze, ale dlaczego teraźniejsza konsumpcja ma być bardziej preferowana od konsumpcji przyszłej? Wyjaśnić to można albo w sposób skomplikowany, albo prosty. Ja wolę to wyjaśnić w sposób prosty. No, my jednak jesteśmy bytami ograniczonymi czasowo. I to na dwa sposoby jesteśmy ograniczeni czasowo, ponieważ po pierwsze jesteśmy śmiertelni, kiedyś po prostu umrzemy i w tym czasie, w jakim przyszło nam żyć, musimy po prostu i chcemy zrealizować jak najwięcej naszych celów, chcemy zaspokoić jak najwięcej naszych potrzeb. Z drugiej strony jesteśmy ograniczeni czasowo w tym sensie, że w danym momencie czasu możemy wykonać bardzo ograniczony zakres czynności. Możemy na przykład naraz słuchać muzyki i czytać książkę, czyli jesteśmy niby w stanie robić dwie czynności naraz, ale no kiedy jesteśmy tutaj, na tej szkole ekonomicznej, to w tym momencie nie jesteśmy w stanie być w tym samym momencie czasu gdzie indziej. To jeszcze w tym sensie jesteśmy ograniczeni czasowo. I
teraz tak, ponieważ my chcemy osiągać pewne rezultaty, tak, chcemy osiągać swoje cele, chcemy zaspokajać swoje potrzeby, to z powodu tego ograniczenia czasowego my chcemy nasze po prostu rezultaty osiągać jak najszybciej. Chcemy nasze potrzeby zaspokajać jak najszybciej. I z tego powodu, że my w zasadzie z powodu ograniczeń czasowych potrzebujemy jak najszybciej zaspokajać nasze potrzeby, to dlatego też teraźniejsza konsumpcja jest dla nas bardziej wartościowa niż konsumpcja przyszła. I teraz co to oznacza? W takim razie, skoro teraźniejsza konsumpcja jest dla nas ważniejsza, to żebyśmy się zdecydowali na to, aby podjąć jakieś działania, których efekty odczujemy po dłuższym okresie czasu, to chcemy, żeby te działania były dla nas szczególnie, żeby efekty tych działań nas wynagradzały w jakiś szczególny sposób. Mówiąc inaczej, im dłużej mamy czekać na pewien rezultat, tym wyższego wynagrodzenia my się domagamy. I mówi się o ludziach, że mogą mieć preferencję czasową niską lub wysoką. Kiedy osoba ma niską preferencję czasową, to w takim razie ona jest w stanie poczekać na rezultat mniejszy. Natomiast kiedy osoba ma wysoką preferencję czasową, to taka osoba wymaga, że przyszły rezultat musi być naprawdę spektakularny. Tak, po prostu przyszłe korzyści, na które ta osoba czeka, muszą być naprawdę duże, aby tej osobie chciało się na te korzyści czekać. Jeżeli te korzyści nie będą wyjątkowo wysokie, to taka osoba nie będzie na nie czekać i wtedy mówimy, że taka osoba jest niecierpliwa i ma wysoką preferencję czasową. Okej, no ale coś tutaj sobie powiedzieliśmy trochę o pewnych warunkach działania, o tym, że ludzie różnią się między sobą co do tego, jak długo są gotów czekać na rezultaty, jak bardzo spektakularnych rezultatów wymagają, żeby oni byli gotów poczekać na zaspokojenie, na odczucie pewnej satysfakcji. Jaki to ma związek ze stopą procentową? Ano, ma to związek taki, że stopa procentowa, procent, jest pewnym wynagrodzeniem dla osób za to, że one oszczędzają. Bo kiedy my oszczędzamy pieniądze, to co my robimy? My w danym momencie wyzbywamy się możliwości dysponowania tymi pieniędzmi. Mam 100 zł na swoim rachunku bieżącym w banku. Ja w każdej chwili mogę wziąć to 100 zł, pójść do sklepu, kupić butelkę rumu i się świetnie bawić. Stół, szklanka, butelka, jest super. Albo mogę wziąć to 100 zł i wpłacić na lokatę, powiedzmy roczną. I kiedy ja wpłacam to 100 zł na lokatę roczną, to co się dzieje? Ja w tym momencie już nie dysponuję tymi pieniędzmi, tak? W pewnym sensie ja ich nie posiadam, tylko przekazałem ten pieniądz bankowi, żeby on nim jakoś obracał. Więc ja teraz nie mogę konsumować w teraźniejszości. Ale w zamian za to bank wynagrodzi mi to, że ja się wyzbyłem swojej konsumpcji w ten sposób, że on mi zapłaci pewne odsetki od mojej inwestycji w zasadzie. Tak? Czyli że stopa procentowa jest tym wynagrodzeniem, którego wymagają ludzie za to, żeby oni zaoszczędzili pieniądze. A w momencie, kiedy człowiek oszczędza pieniądze, to właśnie on wyzbywa się możliwości konsumowania w teraźniejszości. No i znowu, kiedy preferencja czasowa jest niska, albo kiedy dana osoba ma niską preferencję czasową, to oznacza, że taka osoba jest cierpliwa. Taka osoba jest powściągliwa i jest ona gotów zaakceptować niższe wynagrodzenie, czyli niższą stopę procentową, żeby ona zaoszczędziła. Żeby skłonić kogoś do tego, żeby on zaoszczędził pieniądze, to nie trzeba oferować bardzo wysokiej stopy procentowej. Natomiast jeżeli jakaś osoba ma wysoką preferencję czasową, to żeby taka osoba zdecydowała się na odroczenie swojej konsumpcji, żeby ona zdecydowała się na to, że okej, to ja teraz pożyczę te pieniądze komuś, albo ja zainwestuję swoje pieniądze jakoś, to ja domagam się
dużego wynagrodzenia za to i domagam się wysokiej stopy procentowej. To proszę zwrócić uwagę, że preferencja czasowa wpływa na to, jak ludzie wykorzystują swój majątek. Ponieważ jeżeli ktoś ma niską preferencję czasową, to kiedy on osiąga jakieś dochody, to jest gotów nawet przy niskim oprocentowaniu lokat, przy na przykład niskiej stopie zysku z jakichś inwestycji, powiedzmy w sklepik osiedlowy albo z inwestycji w mieszkanie, taka osoba będzie bardziej skłonna właśnie odroczyć konsumpcję i zainwestować swoje pieniądze w jakiś sposób i osiągnąć pewną stopę zysku. Natomiast jeżeli osoba ma wysoką preferencję czasową, to taka osoba będzie skłonna, albo raczej taka osoba nie będzie skłonna do oszczędzania pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że również taka osoba inaczej będzie korzystać ze swojego majątku. Wymyśliłem taki przykład. Ktoś może posiadać mieszkanie w innym mieście. Teraz jesteśmy, mamy na przykład mieszkańca Warszawy. On posiada jeszcze dodatkowo mieszkanie, powiedzmy, że w Katowicach. Okej. No i on sobie może pomyśleć tak, że mam to mieszkanie w Katowicach, mogę je niby wynajmować, ale ten zysk, który ja osiągam na wynajmowaniu tego mieszkania, jest bardzo mały. A jednocześnie, kiedy ja komuś wynajmuję to mieszkanie, to ja nie mogę sam z niego korzystać. No i osoba o wysokiej preferencji czasowej może stwierdzić, że to zamiast osiągać ten bardzo niewielki zysk z wynajmowania tego mieszkania, to ja mogę po prostu sam częściej jeździć do Katowic na jakieś imprezy, żeby się spotkać ze znajomymi i sam mogę w tym mieszkaniu po prostu mieszkać. Tak? Czyli że taka osoba o wysokiej preferencji czasowej, jak posiada jakiś majątek, to będzie bardziej skłonna sama korzystać z tego majątku, a nie inwestować go. Okej. To myślę, że to już wystarczy. Tyle wystarczy powiedzieć o preferencji czasowej. Jeśli chodzi, czym ona dokładnie jest, jak ona wpływa na alokację majątku. I teraz już chcę przejść do tego, jak kształtuje się stopa procentowa na rynku. To jak kształtuje się stopa procentowa na rynku, to postanowiłem wziąć po prostu przykład, jaki przedstawił Murray Rothbard w swojej książce Ekonomia wolnego rynku. I go tutaj dla Państwa omówić, bo wiem, że jeden taki wykład to jest trochę za mało, żeby wszystko tutaj w pełni wytłumaczyć, zrozumieć. A że jest to całkiem dobry przykład zawarty właśnie w książce Rothbarda, całkiem edukacyjny i do niego też Państwo będą mieli dostęp, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby po prostu ten przykład omówić. Tabela tutaj, przedstawiona na tym slajdzie, pokazuje nam właśnie jakąś skalę preferencji czasowej danej osoby. Mamy tutaj trzy kolumny. Pierwsza kolumna pokazuje nam stopę procentową. Co nam to mówi? Tak, to tutaj widzimy kolejne cyfierki. 9, 8, 7, 6 i tak dalej. To są pewne stopy zysku oferowane danej osobie, którą analizujemy. I teraz w zależności od tego, jak wysoką stopę zysku, bo stopa procentowa jest de facto jakąś po prostu stopą zysku, jaką można osiągnąć na rynku. To kiedy oferujemy różne stopy zysku danej osobie, to ona zachowuje się w odpowiednio inny sposób. Mamy tutaj dwie kolumny też. Pierwsza kolumna to jest podaż teraźniejszych pieniędzy. W tym momencie i w tym przykładzie, kiedy będę tłumaczył teraz albo omawiał ten przykład Rothbarda, jak kształtuje się stopa procentowa na rynku, to skupię się teraz po prostu na pewnych wartościach pieniężnych, skupię się na tym, jak ludzie alokują dokładnie pewne kwoty pieniędzy na rynku. I co my tu mamy? Kluczowe jest tutaj to pierwsze określenie. Podaż teraźniejszych pieniędzy. Podaż teraźniejszych pieniędzy oznacza, że dana osoba przy danej stopie procentowej jest gotów na rynku zainwestować pewną kwotę pieniędzy. A kiedy ja inwestuję pewną kwotę pieniędzy, to ja zapewniam pewną podaż pieniędzy i jednocześnie tej podaży pieniędzy wyzbywam się ja. Tak? To w tym sensie mamy podaż teraźniejszych pieniędzy. Ja już teraz udostępniam innym swoje pieniądze
w zamian za pewne wynagrodzenie, które ja mam otrzymać w przyszłości. Druga kolumna, to co jest istotne, to jest podaż przyszłych pieniędzy. Czyli o co chodzi? Tak jak mamy tutaj podaż przyszłych pieniędzy, to tutaj mówimy o tym, jaką ilość pieniędzy w przyszłości dostarczymy innym. Czyli kiedy osoba w danym momencie i przy danej wysokości stóp procentowych oferuje podaż przyszłych pieniędzy, to oznacza, że taka osoba chce pożyczyć pieniądze od kogoś teraz, żeby w przyszłości te pieniądze, żeby w przyszłości ten dług spłacić razem z nawiązką. I teraz można sobie zobaczyć, jak to wygląda, cała ta tabelka. To widzimy, że tutaj nasza przykładowa osoba, kiedy oferowana jest jej stopa procentowa w wysokości 9%, to widzimy, że jest gotów zaoszczędzić i zainwestować 20 uncji złota. Kiedy ta stopa procentowa jest odpowiednio niższa, 8%, 7%, to ta osoba jest gotów zaoszczędzić i zainwestować 10 uncji złota. Tutaj widzimy odpowiednio stopa procentowa w końcu spada i widzimy, że kiedy poziom, że kiedy stopa procentowa spada do 3%, to ta nasza przykładowa osoba co robi? Ona już nie tylko przestała oszczędzać, ta osoba jeszcze zaczęła pożyczać pieniądze na rynku od innych. Tak? Czyli, że kiedy mamy odpowiednio niską stopę procentową, to taka osoba wręcz chce się zadłużać, chce pożyczać pieniądze od innych, żeby te pieniądze na coś w gospodarce wydać. Tutaj mamy dwie skale preferencji. Tak jak mówiłem, różni ludzie mają różne skale preferencji i w zależności od wysokości stopy procentowej zachowują się w inny sposób. I mamy tutaj dwie skale preferencji. Skala preferencji czasowej po lewej to jest... Ojej, ale błąd mi się tu wkradł. Nieważne. Skala preferencji po lewej to jest skala preferencji Smitha. Skala preferencji po prawej to jest skala preferencji Robinsona. Tak, czyli widzimy, że ta skala preferencji, którą wcześniej omówiłem, to była właśnie skala preferencji Robinsona. Teraz dokładamy sobie drugą osobę. I teraz widzimy, że te osoby mają różne skale preferencji i one w różny sposób zachowują się w zależności od stopy procentowej. Widzimy, że Smith jest osobą, że preferencja czasowa Smitha jest znacznie niższa niż preferencja czasowa Robinsona. Bo widzimy, że przy tych samych wysokościach stopy procentowej Smith jest gotów oszczędzać znacznie wyższe kwoty, jak również nawet przy stopie procentowej wysokości 1% Smith nie chce pożyczać żadnych, nie chce od nikogo pożyczać pieniędzy. Czyli że widzimy, że Smith po prostu ma niższą preferencję czasową. I stopa procentowa na rynku, rany boskie. I stopa procentowa na rynku ustala się w bardzo podobny sposób, jak ustalają się ceny wszystkich pozostałych dóbr. Czyli mamy tutaj po prostu interakcję między podażą teraźniejszych pieniędzy i popytem na teraźniejsze pieniądze. Tutaj po lewej mamy taki rozkład podaży dóbr teraźniejszych. Przepraszam, coś mi się kliknęło. Dlaczego tak? Jak do tego doszło, nie wiem. Okej, działa. Tak, i co nam prezentują tutaj te kreski, które obserwujemy? Mamy tutaj trzy kreski. Dwie kreski rosnące, jedną kreskę opadającą. I te kreski rosnące to jest podaż dóbr teraźniejszych Robinsona, podaż dóbr teraźniejszych Smitha. I to nam pokazuje, jak w zależności od wysokości stopy procentowej, jaka kwota pieniędzy będzie na rynku zaoferowana innym. Tak, że po prostu ktoś przyjdzie 5%, jestem gotów pożyczyć innym taką kwotę pieniędzy. Z drugiej strony mamy też taką krzywą
popytu na dobra teraźniejsze, czy też w zasadzie popyt na pieniądze teraźniejsze. Bo przypomnę, że tutaj właśnie mieliśmy tak. Podaż przyszłych pieniędzy, tak, to jest popyt na teraźniejsze pieniądze. Tak, więc tak jak tutaj Rothbard napisał popyt na dobra teraźniejsze, to tu chodzi o popyt na pieniądze teraźniejsze. Jeśli chcemy się odnieść do wcześniejszych tabelek, które omawiałem. I tutaj widzimy, że ten popyt na dobra popyt na pieniądz teraźniejszy, jaki zgłasza Robinson, to jest krzywa opadająca. Czyli coś nam to przypomina, tak? Mamy tutaj nasze standardowe krzywe popytu i podaży. Tak, mamy opadającą krzywą popytu, rosnącą krzywą podaży. I tak samo jak na normalnym rynku dochodzi do tego, że na drodze interakcji popytu i podaży ustala nam się pewna cena każdego dobra, to tak samo po zagregowaniu tych wszystkich preferencji dochodzi, w ten sam sposób dochodzi nam do powstania tak zwanego, jak to Rothbard nazywa, rynku czasowego. I na tym właśnie rynku czasowym ludzie oferują pewną podaż teraźniejszych pieniędzy i zgłaszają popyt na teraźniejsze pieniądze. A ceną na tym rynku jest stopa procentowa, która jest pewną stopą zysku. Tak, czyli że to jest właśnie nasz rynek czasowy. Ludzie, którzy są gotów zainwestować pieniądze, przychodzą na ten rynek, oferują pieniądze i mówią, że oni wymagają pewnej stopy zysku w zamian za to, żeby oni zainwestować te pieniądze. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcą te pieniądze, od kogoś z jakiegoś powodu pożyczyć i oni w zamian za pożyczenie tych pieniędzy, oni oferują odpowiednio wysokie wynagrodzenie w postaci stopy procentowej. I w ten sposób na rynku czasowym dochodzi nam do tego, że ustala się nam po prostu jakaś preferencja, ustala się jakaś stopa procentowa. Teraz ważne uwagi dotyczące rynku czasowego. Po pierwsze, rynek czasowy to nie jest tylko rynek pożyczkowy. Wiem, przed chwilą posługiwałem się przykładem właśnie pożyczania pieniądza, ale to jest pewne uproszczenie. Nie bez powodu wcześniej mówiłem o tym, że preferencja czasowa wpływa nam na to, jak ludzie wykorzystują swój majątek. I chodzi o to, że kiedy osoba ma po prostu niską preferencję czasową, to ona, żeby zainwestowała swoje pieniądze na przykład w mieszkanie, albo żeby zainwestowała swoje pieniądze w firmę, to jest gotów zaakceptować niższy zysk. Tak? Czyli, że rynek czasowy nie dotyczy tylko pożyczek w formie pieniądza. Rynek czasowy dotyczy również inwestycji inwestycji w firmę. Tak naprawdę, kiedy my inwestujemy w firmę, również osiągamy pewną stopę zysku. Ale czy ta stopa zysku różni się jakoś znacząco od stopy zysku zyskiwanej z papierów wartościowych, z lokat i tak dalej? No nie, to jest tak naprawdę ta sama stopa zysku. Pieniądz to pieniądz. Więc to jest po prostu bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Stopa procentowa ustala się w całej gospodarce. Na drodze wszystkich inwestycji w gospodarce, które ludzie są gotów podjąć w zależności od swojej preferencji czasowej. Żeby jakoś to zobrazować, to wymyśliłem właśnie taki prosty przykład. Kiedy przedsiębiorca inwestuje więcej w jakąś branżę, to przy pozostałych warunkach niezmienionych co się dzieje? Ten przedsiębiorca po prostu zwiększa podaż dóbr pewnego rodzaju. Skoro on zwiększa podaż dóbr pewnego rodzaju, to prowadzi do spadku cen tych dóbr. Z tego powodu, skoro spadły ceny tych dóbr, no to w tym momencie następuje również spadek stopy zysku w tej branży. Co się dzieje dalej? Ponieważ spadła stopa zysku w tej branży, to przedsiębiorcy wychodzą z tej branży i oni zaczynają się przenosić do innych branż, gdzie mogą osiągnąć wyższą stopę zwrotu. No to już widzimy, co się dzieje. No to w takim razie z tej branży A wychodzą przedsiębiorcy, tam spada produkcja, rosną ceny dóbr, rośnie stopa zysku, a w innych branżach, do których przedsiębiorcy się przenoszą,
rośnie podaż dóbr, spada cena dóbr, spada stopa zysku. W ten sposób, ponieważ zmieniła się preferencja czasowa jednego przedsiębiorcy i on postanowił zainwestować więcej pieniędzy w swoją firmę w branży A, zwiększyć podaż dóbr, to doprowadził on do spadku stopy zysku w tej branży, tak, bo pamiętamy, zmienia się tylko preferencja czasowa, założenie ceteris paribus, a to powoduje, że obniża nam się stopa zysku na całym rynku, czyli spada nam stopa procentowa w całej gospodarce na skutek decyzji pewnego przedsiębiorcy. Czyli mamy omówioną preferencję czasową, mamy naszą stopę procentową. To teraz rzecz, którą chciałem poruszyć, o której rzadko się mówi, a jest to bardzo ważne, to jest wycena czynników produkcji. I teraz tak, wycena czynników produkcji to nie jest taka prosta sprawa. I wytłumaczę tutaj znowu na przykładzie Rothbarda. Jest podana tutaj książka, skrót EWR, Ekonomia Wolnego Rynku, wydanie Misesowskie, 2017 rok, strona 369. Znowu weźmiemy sobie przykład Rothbarda. Mamy tutaj literki i cyferki, one coś nam mówią. To odpowiednio literki X, Y i Z to są pewne czynniki produkcji. My je łączymy ze sobą, otrzymujemy jakiś produkt i go sprzedajemy. Czyli że w przypadku tej górnej linijki, co my tu widzimy? Łączymy 4 sztuki czynnika produkcji X z 10 sztukami czynnika produkcji Y i z 2 sztukami czynnika produkcji Z. Dzięki temu otrzymujemy pewną ilość jakiegoś produktu, który możemy sprzedać na rynku za 100 uncji złota. Co nam mówi druga linijka? Ona różni się tylko jedną rzeczą. Proszę zauważyć, że teraz druga linijka pokazuje nam taką rzecz. Kiedy łączymy ze sobą 3 sztuki czynnika produkcji X z 10 sztukami czynnika produkcji Y i 2 sztukami czynnika produkcji Z, to wtedy nasz przychód wynosi 80 uncji złota. Czyli widzimy, że czynnik produkcji X, zwiększenie, tak, kiedy zwiększamy zatrudnienie czynnika produkcji X o 1 sztukę, to zapewnia on nam przychód w wysokości 20 uncji złota. Tak? Produkt krańcowy czynnika produkcji X jest wart 20 uncji złota. Ok. Ale pojawia się problem drugi. Ile ma kosztować na rynku czynnik produkcji X? Jak go wycenić? Czy zapłacimy za niego 20 uncji? Tak? Czy przedsiębiorca zapłaci za dodatkową jednostkę czynnika produkcji X 20 uncji złota? Bo nie ma zysku. Czyli w takim razie ten zysk musi... Przepraszam, to w takim razie ten czynnik produkcji musi kosztować odpowiednio mniej. A to ile on będzie kosztował? To ile on będzie kosztował? Aha, jeszcze jedna rzecz. I ile przedsiębiorca na tym czynniku produkcji zarobi? I tutaj wkracza nam rola stopy procentowej. Mianowicie czynnik produkcji na rynku kosztuje odpowiednio mniej od tego przychodu, który zapewnia. I kosztuje o tyle mniej, aby przedsiębiorca zatrudniający dany czynnik produkcji mógł zarobić stopę procentową, jaka ustaliła się na rynku. Tutaj dałem taki przykład, że jeśli stopa procentowa w gospodarce wynosi 11%, to w tym momencie przedsiębiorca będzie gotów najwięcej zapłacić za ten czynnik produkcji X 18 uncji złota. Dlaczego? No bo policzymy sobie, tak? Płacimy 18 uncji złota, osiągamy przychód w wysokości 20 uncji złota, czyli nasza stopa zysku z inwestycji w ten czynnik produkcji wynosi 11% około. A dlaczego na przykład ten czynnik produkcji nie miałby kosztować 19 uncji złota albo 17 uncji złota? Jeżeli by kosztował 19 uncji złota, no to wtedy stopa zysku z inwestycji w ten czynnik produkcji będzie odpowiednio niższa. Tam wychodzi 5% z kawałkiem. Natomiast jeżeli cena tego czynnika produkcji byłaby odpowiednio niższa, to wtedy przedsiębiorcy, widząc, że
zatrudnienie tego czynnika produkcji jest wyjątkowo zyskowne, bo będzie oferować jeszcze większą stopę zysku, bardzo szybko będą konkurować o ten czynnik produkcji, oferować coraz wyższe ceny, aż w końcu cena tego czynnika produkcji osiągnie tą stopę procentową, osiągnie cenę w wysokości 18 uncji złota. Tak. Czyli proszę tutaj zwrócić uwagę na to, że czynniki produkcji nie są wyceniane tylko i wyłącznie na podstawie wartości produktu, które one tworzą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest stopa zysku, jaki wymagają przedsiębiorcy. I teraz jeżeli ta stopa procentowa oferowana, i teraz jeżeli ta cena czynnika produkcji jest za wysoka i ona, i ten czynnik produkcji nie zapewnia stopy zysku przedsiębiorcy takiego, jakiego on wymaga, to wtedy przedsiębiorca po prostu nie będzie kupował tego czynnika produkcji. A co się dzieje w tej sytuacji? Cena tego czynnika produkcji będzie odpowiednio spadać, aż w końcu stopa zysku z tego czynnika produkcji wzrośnie do takiego poziomu, jakiego wymagają przedsiębiorcy, czy też do poziomu jednolitej stopy procentowej, jaka ustala się w gospodarce na podstawie preferencji czasowych. No dobrze. Czyli to już sobie umówiliśmy pewne podstawowe rzeczy. Preferencja czasowa, ustalanie się stopy procentowej, wycena czynników produkcji. To teraz jeszcze krótko o kapitale fizycznym i kapitale finansowym. Wiem, że tutaj państwo generalnie jako tako są obyci z pewną literaturą austriacką. Czyli że prawdopodobnie część z państwa czytała Hayeka, Misesa, Rothbarda, może sięgnęło po jakieś lektury anglojęzyczne, jak na przykład Petera Lewina. I tam kojarzą państwo te wszystkie rozważania o kapitale jako o pewnym zbiorze czynników produkcji, który jest heterogeniczny, dobra te się charakteryzują pewną substytucyjnością i tak dalej. Ja chciałem zwrócić uwagę na co innego. Jaka jest zależność między kapitałem fizycznym a kapitałem finansowym? Tak, kapitał fizyczny to po prostu jest ten zbiór czynników produkcji, który istnieje w gospodarce, który jest ludziom dostępny i z którego oni mogą korzystać. Ale jaka jest zależność między tym kapitałem fizycznym a kapitałem finansowym? No to tak naprawdę kapitał finansowy można najprościej, najkrócej określić w ten sposób, że kapitał finansowy to jest wartość majątku, jaką zgromadziła firma. Ale teraz musimy jakoś określić, no jak my ustalamy tę wartość finansową firmy? I w dużej mierze już na to pytanie odpowiedziałem. Mianowicie kapitał finansowy firmy, czyli ta wartość majątku zgromadzonego w firmie, zależy od wycen czynników produkcji. No bo ostatecznie, kiedy patrzymy sobie na firmę, wyceniamy firmę, to jedną z podstawowych, czy też kiedy wyceniamy kapitał firmy, to właśnie na co my patrzymy? Co firma posiada? Tak, jakie czynniki produkcji firma posiada? I ile to jest warte na rynku? Za ile te czynniki produkcji możemy sprzedać na rynku? Tak, czyli że kiedy mówimy po prostu sobie o majątku firmy, to chodzi nam o te czynniki produkcji, które ona posiada, ale chodzi nam o to, ile te czynniki produkcji są warte. I teraz taka ważna uwaga, żebym dobrze zrozumiany. Więc kiedy patrzymy sobie na jakiegoś przedsiębiorcę i on osiąga pewną stopę zysku, inwestując swoje pieniądze, to on tę stopę zysku osiąga z zainwestowanego kapitału. Tak, czyli po prostu mamy firmę, ona posiada właśnie kapitał o pewnej wartości. Tak, i te wszystkie czynniki produkcji są jakoś wykorzystywane w działaniu przedsiębiorcy, osiąga on pewną stopę zwrotu. Ale kwestia jest taka. Podaż tego kapitału, czyli wartość finansowa tego kapitału nie determinuje stopy procentowej ani stopy zysku. Ilość czynników produkcji, jakie posiada ta firma, nie determinuje stopy zysku, jaką osiąga przedsiębiorca.
Takie rzeczy można na przykład często znaleźć w jakichś opracowaniach neoklasycznych. O tym jutro będzie mówił więcej profesor Machaj, gdzie na przykład się mówi, że kiedy firma zwiększa nakłady kapitału, to jej stopa zysku spada. W takim ujęciu austriackim tak nie jest. Można powiedzieć, że w zasadzie jest na odwrót. To stopa zysku, to na podstawie stopy zysku dopiero, tak, kiedy ustala się pewna stopa procentowa w gospodarce, dopiero wtedy możemy powiedzieć, jaka jest wartość majątku danej firmy. Bez stopy procentowej nie jesteśmy w stanie określić, ile, nie jesteśmy w stanie w zasadzie określić, jak duży jest majątek firmy. Możemy to wtedy, jak, ile wart jest majątek firmy, to można powiedzieć, to można tutaj tak nieco złośliwie powiedzieć, że zależność jest po prostu odwrotna. Podaż kapitału nie determinuje stopy zysku. To stopa zysku określa, ile warty jest kapitał firmy. I to jest bardzo ważne, żeby to pamiętać. To nie podaż kapitału determinuje stopę procentową. Stopa procentowa jest determinowana tylko i wyłącznie przez preferencję czasową ludzi w gospodarce. I trzy ważne wnioski na koniec, które już poniekąd powiedziałem wcześniej. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak produktywność kapitału jako homogenicznego agregatu. Często właśnie znowu w opracowaniach neoklasycznych wykorzystuje się pewien agregat kapitału. Na przykład mamy funkcję produkcji, jest to funkcja nakładów pracy, nakładów kapitału. I że ten kapitał jako taki pewien homogeniczny kapitał, on ma pewną swoją produktywność. No tymczasem tak nie jest. To nie jest tak, że po prostu mamy jakiś homogeniczny kapitał, jakiś homogeniczny agregat i on ma swoją produktywność, który determinuje zyski firmy. Nie, tak absolutnie w żadnym wypadku nie jest. Austriacy powiedzieli, że no to nie tak działa. No to nie podaż kapitału ustala stopę procentową. To, co jest produktywne, to mogą być poszczególne czynniki produkcji. Tak? Czyli, że czynniki produkcji zatrudniamy do tego, żeby sprzedawać konkretne, żeby wytwarzać konkretne dobra konsumpcyjne i potem sprzedać na rynku. Ale znowu, to, co jest istotne, to produktywność czynnika produkcji jest wyznaczana przez właśnie wartość produktów, które są wytwarzane z tego czynnika produkcji. Ale zysk z inwestycji w ten czynnik produkcji nie jest determinowany, a przynajmniej nie jest determinowany wyłącznie przez ceny produktów, jakie wytwarzamy z danych czynników produkcji. Znowu, preferencja czasowa. Zanim zainwestuję, to ja sprawdzam, czy ja osiągnę pewną stopę zysku, która mnie zadowoli. I ostatni wniosek, tutaj znowu się powtórzę, to stopa procentowa. Tak, to przepraszam, powinno być to preferencja czasowa, określa stopę zysku zainwestowanego kapitału. Chociaż można to też mówić w ten sposób. Także to stopa procentowa określa stopę zysku zainwestowanego kapitału, ale nie jest determinowana przez podaż. Literatura wypada jakąś podać. Ja się ograniczyłem tylko do jednej pozycji. Ponieważ wszystko przygotowywałem na podstawie Mareya Rothbarda, żeby to wszystko było jak najbardziej jasne, spójne i dla Państwa dostępne, to też polecam na początek jedną książkę. To właśnie jest Murray Rothbard, Ekonomia Wolnego Rynku, ale bardzo ważne, to musi być wydanie właśnie nasze, Instytut Misesa z 2017 roku. I to nie tylko dlatego, że jest najnowsze i najładniejsze. Też chodzi tutaj o niezwykle cenne i niezwykle edukacyjne przypisy Marcina Zielińskiego. Jak widzicie, przyp MZ, to są często wydawane książce wydawane przez Instytut Misesa. Jak widzicie, jakiś przypis i tam jest w klamrach przyp MZ, to są często najlepsze fragmenty właśnie danej książki, którą wydaliśmy. Ale okej. I to tyle, co mam do powiedzenia na temat stopy procentowej i wyceny i kapitału. Dziękuję.